Witam. Chciałem pokazać i omówić filtr narurowy do akwarium 500 litrów. Z prawej strony, tam w tamtym miejscu, zaczyna się zasys. Idzie on rurkami 3/4, systemem nipko klejonym. Idzie, wchodzi tutaj na dwa wkłady, na dwa korpusy mechaniczne z wypełnionym wkładem sznurkowym. 100 mikronów. Taki wkład w zupełności wystarczy, żeby wodę wyczyścić na kryształ akwarium. Wchodzi on równolegle, idzie on równolegle, są te zamontowane wkłady, te korpusy. Jest to bardzo ważne, ponieważ zamontowane korpusy szeregowo bardzo mocno by zagłuszały nam pompę i zmniejszały jej wydajność. Natomiast jeżeli są zamontowane równolegle, wtedy pompa o wiele bardziej wydajniej pracuje i o wiele lepiej zasysa wodę z akwarium. Tak to mniej więcej wygląda, tak to jest połączone. Następnie przechodzi woda przez te wkłady, przechodzi ona do pompy. Jest to pompa, jest to Grundfos Alpha 2, pracuje teraz ona na trzecim biegu, widać. Tak. Pobiera 22 W, na drugim biegu będzie pobierała ona 14 W. Na pierwszym 7. Dalej woda idzie z pompy i rozchodzi się znowu równolegle. Z tej strony jest bypass, a z tej strony są trzy wkłady, trzy korpusy narurowe połączone szeregowo. Dwa pierwsze wypełnione są taką ceramiką podobną do Matrixu firmy Sachem, ceramiką, która się nazywa denitratę firmy Sachem. Ma ona za zadanie do likwidacji NO3 za pomocą denitryfikacji, która zachodzi głęboko w porach tej ceramiki, a powierzchu niej dochodzi częściowo do nitryfikacji. Bardzo ważne jest, żeby przepływ wody przez tą ceramikę przechodził nie z większą przepływnością niż 200 litrów na godzinę. Wręcz ta woda powinna się przeciskać pomalutku przez tą ceramikę, żeby dochodziło do stref beztlenowych w środku tej ceramiki. Muszę przyznać, że spełnia to swoje zadanie. Faktem bardzo późno wystartowała, bo około po miesiącu czasu zauważyłem wyraźny spadek NO3 i utrzymywanie się, stabilizacja. NO3 jest, mam na poziomie około 5 mg, nieraz wyskakuje do 10 mg. Znaczy, bardziej myślę, że to jest po karmieniu, po takich tam różnych zabiegach, ale przeważnie, kiedy nie mierzę, jest w granicach 5 mg NO3. Dalej następnie w trzecim korpusie jest Purigen. Tutaj bardziej służy mi on do krystalizacji wody i wyłapywania resztek NO3, NO2, amoniaku. Tak to wygląda. Tutaj do tej linii, którą mam narysowaną na korpusie, jest wsypany Purigen. Mieści się go w takim korpusie około 500 do 600 ml. To jest maks, który uważam można wsypać i z jakąś tam normalną prędkością, przepływnością wody puścić przez taki Purigen, żeby go nie wydmuchało do akwarium. Do tej wysokości się podnosi. Można oczywiście zwiększyć przepływność wody i on tam troszeczkę nawet dotąd będzie szedł sobie, tu będzie sobie pracował. Nie chcę tego robić, ponieważ zależy mi tutaj na denitryfikacji, zależy mi bardziej na tym, że ta woda pomalutku się przeciskała. Dalej mamy tam w rogu jest kubełek HW302. On robi dla takiego klasycznego biologa do nitryfikacji, jest wypełniony 2 litrami Matrixu plus grysu koralowego. Jest on zamontowany razem z prefiltrem, żeby tam się ta ceramika nie przepychała. Wtedy w ogóle tego tam nie trzeba zaglądać do takiego kubełka raz na pół roku, może rzadziej, żeby tylko przesmarować uszczelki silikonem. Także tak ta filtracja wygląda u mnie w akwarium, oparta na systemie narurowym.